Cześć moi drodzy, witam Was na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam na montaż dysku SSD Plextora. Rozpakowanie dysku widzieliście jakiś czas temu, a właśnie dzisiaj go będę sobie montował do komputera. Moja obudowa Thermaltake Armor A30i. Gdyby ktoś chciał więcej informacji, nie widział jej wcześniej, to są filmy na moim kanale dotyczące tej obudowy, montażu podzespołów, można sobie to obejrzeć. Natomiast dysk Plextora ma pojemność 128 GB. Myślę, że dla mnie będzie wystarczający. To oczywiście się okaże po montażu, po instalacji systemu, wszystkich programów i gier. Wtedy zobaczymy tak naprawdę. No a teraz podstawowa sprawa. Komputer wyłączony, wszystkie kable są odpięte, no i musimy otworzyć obudowę. Ta obudowa posiada dwa specjalne miejsca dla dysków 2,5 calowych, dlatego myślę, że wystarczy sobie zdjąć tą górną klapę, żeby się dostać do tego miejsca i bez problemu podłączyć dysk. Obudowa nam się wysunęła. Tutaj mamy też duży wentylator, ale nie będzie on przeszkadzał, ponieważ po prostu tą górę sobie gdzieś oprę, odstawię. Ok, moi drodzy, i dysk będziemy instalować właśnie tutaj. Tutaj są te dwa miejsca i mamy też takie akcesoria do prostego montażu beznarzędziowego. Są to po prostu takie plastikowe klipsy, które po prostu przypinamy do tego dysku i mocujemy w tym miejscu. Rozwiązanie proste i wygodne. Za chwilkę to zobaczymy. Tak więc samo przymocowanie dysku nie będzie problemem, natomiast będę musiał dostać się do wejść SATA od płyty głównej, chociaż myślę, że nie będzie tutaj tak źle. No i też podprowadzić zasilanie od zasilacza do dysku. Nie wiem, czy tu mam jakąś końcówkę wolną, zaraz to zobaczymy. Natomiast miałem Wam też troszeczkę powiedzieć, co się zmieniło w moim komputerze. Możecie zobaczyć już tutaj duży wentylator Gigintaka 140 mm i jest on zamontowany na chłodzeniu firmy Cooler Master. Jest to model Gemini 2. Czyli po prostu takie fajne chłodzenie, które zmieściło mi się do tej obudowy, ponieważ jak widzicie pomiędzy wentylatorem a zasilaczem jest już naprawdę mała przerwa. Teoretycznie taki pełnoprawny wentylator też by wszedł, ale niskoprofilowy jednak zostawia troszeczkę miejsca na obieg powietrza, dlatego jest lepszy. Tutaj możecie zobaczyć na obrazku także, jak to chłodzenie wygląda, że tak powiem, wyjęte z komputera. A widzimy też na filmie, że są duże heat pipe'y i kształt chłodzenia jest taki, że nachodzi ono nad moduły pamięci. Dlatego spokojnie możemy sobie zamontować takie chłodzenie nad modułami pamięci, nawet jeśli te pamięci mają jeszcze swoje radiatory. Bez problemu takie coś nam wejdzie. Natomiast zasilacz, no tutaj pewnie powiecie, że zwariowałem, ponieważ jest to model o mocy aż 1050 W, no ale powiem Wam szczerze, że nie kupowałem tego zasilacza. Po prostu go dostałem, tak więc wiecie, zasilacz bardzo mocny, bardzo potężny. W zestawie jest także kontroler obrotów, którego nie zamontowałem, na 3 wentylatory, z tego co pamiętam. Zasilacz w pełni modularny, odpinane mamy wszystkie, dosłownie wszystkie kable. Jak wyszło z tym uporządkowaniem, to widzicie, obudowa jest niestety bardzo ciasna, więc też z tymi kablami jest niestety mały bałagan. Tyle, ile dało radę je ogarnąć, to są ogarnięte. Ok, więc dysk sobie orientujemy tak, żeby wyjściami był w naszą stronę. Teraz według instrukcji to wystarczy wpiąć w te dziurki. No i proszę bardzo, kliknęło, chwyciło. Teraz wystarczy dysk umieścić w tym miejscu. Należy odpowiednio wycelować, żeby te takie ramionka małe weszły w te dziurki, które są w dysku. A teraz opuszczamy. I jest kliknięcie, dysk jest już na miejscu. Zobaczcie, bardzo fajny gadżet, pewne mocowanie bezproblemowe, szybkie, żadnych śrubek, śrubokręta, super rzecz jak dla mnie. Tak więc widzicie, jest miejsce na jeszcze jeden dysk, jeśli kiedyś zdecyduję, no to opcja będzie bardzo łatwa. No a teraz podłączamy zasilanie. No i dobrze, zasilanie mamy podpięte, kabel transmisji danych SATA 3 również. Teraz pozostaje tylko złożyć obudowę, odpalić komputer i konfigurować dysk. Więc generalnie montaż był bardzo prosty, bezproblemowy. Najgorszym problemem u mnie jest dostanie się do płyty głównej oraz przeprowadzenie jakichś nowych kabli zasilania. Tutaj akurat puściłem bezpośrednio od zasilacza ponieważ ten zasilacz ma bardzo dużo wejść, bardzo dużo kabli w komplecie i z tym akurat w tej chwili nie było problemu, ale jakbym chciał to zrobić jakoś porządniej, no to będę już musiał wyjąć cały moduł z zasilaczem i się troszeczkę pobawić w układanie kabli, wspinanie ich nadmiaru. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie filmu z montażu tego dysku. O tym dysku na pewno jeszcze usłyszycie, jak się spisuje, jak szybko startują gry, jak szybko renderują się filmy i tak dalej. Będę z niego teraz bardzo dużo korzystać, praktycznie cały mój system będzie właśnie na Plextorze. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!